Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, Flo. Super, że trafiłaś. Cześć, Joanka. Cześć, Anna. Witam bardzo serdecznie. Ale was tu przybywa. Super. Cześć, Karolina. Cześć, Elwira. Cześć, wszyscy, którzy tutaj wchodzą do naszego pokoju, makerskiego pokoju. Słuchajcie, dzisiaj będzie jak zwykle energetycznie i jak zwykle będzie się działo i będziemy dużo robić. Jaka u Was pogoda? Bo u mnie dzisiaj pada i psuje się na majówkę, ale mam nadzieję, że się wypogodzi i nie zrobi nam ta pogoda psikusa, śnieg nie spadnie. Napiszcie, jak tam u Was. Ładny dzień, ok. Od razu możecie napisać, gdzie pada albo gdzie słońce, to będziemy wiedzieć, skąd jesteście i jaka u Was pogoda. Flo, na Śląsku ciepło, ale bez słońca. Ok, pada w Poznaniu. Buu. Częstochowa ładnie. Deszcz w Bierzbniku był. Warszawa wieje, Pszczyna zachmurzone, niebo, Choszczno może być. O, witam Choszczno. Krzcin koło Choszczna też pada. Ta północ mogłaby się trochę wypogodzić, ponieważ mam małe plany związane z północą na długi weekend. Tak więc tam w Choszcznie odczarujcie ten deszcz i wygońcie go gdzieś tam jeszcze bardziej na północ. Głogów też deszczowy. No właśnie, dzisiaj trochę się popsuło, ale mam nadzieję, że to nie popsuło waszych humorów i waszego nastawienia na dzisiaj. I przyszliście do nas z uśmiechami i z głową otwartą na nowe pomysły, na nowe idee i działanie, bo dzisiaj właśnie tak też będziemy zbierać tutaj całą masę ciekawych pomysłów. Słuchajcie. Czy pamiętacie i kojarzycie takiego gościa, który pojawiał się kiedyś w telewizji? W sumie to kiedyś była jedyna telewizja, dwa kanały, wiecie, pierwszy, drugi. Cześć Adam. Czy pamiętacie takiego gościa w koszuli? Zawsze był pod krawatem albo w marynarce. I się nawet zastanawiałam, czy dzisiaj czasem marynarki sobie nie założyć. No, też Adam, właśnie. To był, słuchajcie, mistrz Adam Słodowy, dokładnie. To ja dzisiaj trochę poudaję tego Adama Słodowego, chociaż czasem niektórzy mówią, że jestem Adamem Słodowym polskiej edukacji, bo wiecie, że robię ze śmieci różne pomoce, więc trochę też majsterkuję. Tam zaraz poudaję. No właśnie. Słuchajcie, nawet sobie dzisiaj taką strzałeczkę przygotowałam. Pamiętacie? On miał taką i tak pięknie pokazywał, wiecie, tu coś się działo i on tą strzałeczką tak on tam tak właśnie pokazywał. No dobra, to dzisiaj słuchajcie, będzie znowu trochę o robotach, ale takich robotach handmade. I tak naprawdę chciałabym Wam dzisiaj pokazać taki mały proces, przez który można przejść i dojść do w zasadzie prawdziwych robotów i programowania tych robotów od w zasadzie najprostszych takich rzeczy typu mały silniczek, bateria i jak można fajnie to zacząć rozbudowywać, przechodzić etapami do kolejnych rzeczy z dzieciakami. Aż w końcu dojść do właśnie takiego rozwiązania, gdzie programujemy robota, który coś dla nas robi, ale na razie jeszcze nie powiem co. Będę odkrywała swoje tajemnice po kolei. Pamiętacie, trzeba było przygotować na dzisiaj silniczki, baterie, szczoteczkę, taśmę przewodzącą, plastikowe oczy, kubek, flamastry, taśmę izolacyjną, klej na ciepło i kawałek przewodu, ale jeżeli tego nie macie, to się nie martwcie. Bo wszystko będę pokazywała, będzie można sobie robić różne zrzuty ekranu, będzie można sobie zapisywać te rzeczy. Aha, Moni, fajnie, no wiesz, kurczę, jak się nie odrabia zadań domowych, no to sorry, to się jest nieprzygotowanym. Nie, słuchajcie, żartuję. To i tak
wiecie, webinar ma taką formę, że lecimy dosyć szybko, przerabiamy materiał, a potem tak naprawdę trzeba go i tak samemu gdzieś tam na spokojnie przerobić. Więc ja wam dzisiaj wszystko pokażę. Wy sobie możecie zanotować, porobić screeny. Poza tym nasz webinar jest nagrywany. Włączyłam nagrywanie, włączyłam, dobra, jest nagrywany, więc niedługo będzie też opublikowany, więc będzie można jeszcze raz sobie do niego zajrzeć i wykonać to na nowo. Tak, Adam też dzisiaj nieprzygotowanie. Okej, tym razem nie będzie jedynki, ale 20 przysiadów można za to wykonać. Dobra, słuchajcie, od czego zaczniemy? Wiecie co, tak pomyślałam sobie, że zacznę od rzeczy, którą można kupić w sklepie i od tego też zaczęłam pracę z dzieciakami. Dzisiaj będziemy robić sobie małe robociki właśnie z takich silniczków wibracyjnych i małych baterii i szczoteczek do zębów, ale zanim w ogóle zaczęłam też robić to z dzieciakami, to pomyślałam sobie, że pokażę im produkt taki gotowy, kupiony w sklepie i wiecie, często dzieciaki mówią tak, o, ale fajne, bo pani, gdzie to pani kupiła, a ile to kosztowało, o, to ja nie wiem, czy... Czasem dzieciaki to kupują w sklepie, czasami nie, ale warto zawsze powiedzieć, słuchajcie, takie rzeczy można sobie zrobić samemu i to rozbudza ich ciekawość, naprawdę jak? No i wtedy one chętnie podejmują działanie. Witam wszystkich, Ula, fajnie, że jesteś, żory się kłaniają, witamy. Słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam takiego robocika, którego być może znacie. On nazywa się Hexabug. To jest taki robot, który jest wykonany z gumowej takiej części, takich gumowych, a przepraszam, mam... Z gumowych tutaj takich odnóży, można powiedzieć, tak? A tu pod spodem, zobaczcie, ma takie swoje silniczek wibracyjny i mała bateria i włącznik, tak? I po włączeniu tego robalka, mam jeszcze w takim kolorze, o, takiego. One się różnią od siebie tym, że ten tylko jeździ po powierzchniach płaskich, a ten wspina się po takich specjalnych rurkach, które można oczywiście dokupić albo można samemu zrobić, tylko pod warunkiem, że one będą takiej szerokości, o, jak tutaj te jego czółka, które wystają, i on będzie wibrując, będzie się poruszał po tych tunelach do góry. I oczywiście, kiedy włączymy tego robocika, to on zaczyna nam tutaj wibrować. Wy tego nie widzicie tak dokładnie może, ale ja już to czuję na swojej dłoni. Mogę Wam tutaj pokazać, jak on tutaj sobie chodzi. Poczekajcie, tylko jakąś... O, dobra, spoko. Mam tutaj jakąś pokrywkę. Położę go sobie tu. O, popatrzcie. Widzicie? I on sobie... O. I on sobie tutaj, o, wędruje. I w momencie, kiedy napotka jakąś przeszkodę, to on się od niej odbija i wędruje dalej. I to jest mega fajne, bo wiecie, dzieciaki moje na przykład powiedziały, proszę pani, ale jak on skręca? Jak to się dzieje? No więc trzeba to po prostu im pokazać, wytłumaczyć, że tak naprawdę tu nie ma żadnego mechanizmu sterującego, jest tylko ta wibracja i ten robot sobie po prostu tam łazi, tak? No dobra, na początku jest fajnie, super fun, zabawa. One sobie tu jeżdżą. Dzieciaki próbują puszczać je na różnych powierzchniach. Przekonują się, że na jednych trochę lepiej im to wychodzi, na innych trochę gorzej. Ale ja postanowiłam pójść trochę dalej i pomyślałam sobie, oczywiście też podpatrzyłam to w internecie, na Pintereście. Wiecie, że kocham Pinteresta. Podpatrzyłam sobie na Pintereście, że można zrobić labirynt dla takiego pająka. No i oczywiście nie omieszkałam tego spróbować i w poniedziałki mam zajęcia z moimi koderkami, z dziewczynami, z którymi kodujemy i już Wam pokażę, jaki labirynt zrobiły moje dziewczyny. Tutaj Wam, o, popatrzcie, proszę bardzo. Na takiej pokrywce dziewczyny poprzyklejały ciepłym klejem różne przedmioty, które mieliśmy w klasie. No i teraz puszczę Wam, jak on sobie tutaj łazi po tym.
Puszczę nawet dwa, zobaczcie, ciach. Dobra, i on sobie tam chodzi po różnych. No dobra, tu się już zablokował, więc tu jest też tak, że jak on wejdzie gdzieś tam w taką szczelinę zbyt mocno, taką o dużym takim kącie, to on ciężko jest mu się z tego wydostać. Widzicie, i one sobie tutaj te robale łażą. O właśnie. I to jest fajna już zabawa dla dzieciaków, taka makerska, taka konstruktorska. To wzbudza dziecięcą też kreatywność, bo zaczynają wymyślać jakieś, wiecie, mosty, jakieś przejścia, jakieś rampy, prawda, tak, żeby one mogły na przykład się wspinać gdzieś wyżej, potem zjeżdżać, jakieś tunele. Dziewczyny zaczęły kombinować już potem. Wykonywały różne takie tunele z rolek po papierze toaletowym. Ja dzisiaj z chłopakami zrobiłam taki labirynt, gdzie ucinaliśmy kawałki kartonu i z tego kartonu zrobiliśmy sobie tutaj właśnie taki labirynt. No i oczywiście, jak to chłopaki, wiecie, oni lubią rywalizację. Więc mówią tak, proszę pani, czekajcie, muszę tutaj tak tą kamerę ustawić, żebyście widzieli. Proszę pani, robimy zawody. Czyli który ten robal, przejdzie szybciej z tutaj, z tego punktu. O, puszczamy je razem. O, hop. I który robak przejdzie jako pierwszy do tutaj, o, do tego miejsca, tak? No i one sobie tutaj wędrują, jak widzicie. O, tu jest na przykład pułapka, tutaj już jeden się w tę pułapkę dostał, próbuje się wydostać. Nie pomagamy oczywiście, możemy tutaj sobie na przykład mierzyć czas. O, tak? I te roboty sobie, roboty, no roboty, nie roboty, robale, jak je tam nazwiemy sobie, i one sobie tutaj po prostu spacerują i mają za zadanie dotrzeć do wyznaczonego miejsca. Dobra, labirynty na razie na bok. No i tak właśnie, trzymam robala, to chciałam też powiedzieć, że generalnie te roboty, te robale właściwie, one są, słuchajcie, dla mnie trochę taką terapią, bo musicie wiedzieć, że ja boję się wszelkich robali, owadów, pełzających, latających i wszelkich innych. Słuchajcie, i jak w ogóle przyszły ostatnio do mnie w paczce te robale, jak je włączyłam, to pierwszy mój odruch taki był, wiecie, nie swój. Zobaczyłam, mówię, kurde, to się rusza, to w ogóle bez kontroli, jak prawdziwy owad, wiecie, idzie sobie człowiek po lesie, nagle to taki wielki potwór leci na człowieka i bzyczy i po prostu chce pożreć, więc to trochę mi też przypominało takie właśnie owady. Ale trochę je poobserwowałam, połaziły po mojej kuchni, trochę przypominały karaluchy, ale okej, okay, oswoiłam się i już ich się nie boję, już mogę nawet brać do ręki. Nie wiem, jak będzie z prawdziwymi owadami, ale spokojnie, wiecie, terapia zawsze trwa bardzo długo. No więc tak, ja czasem chyba tak mam, że ja się bawię lepiej niż moi uczniowie, to znaczy ja się generalnie bardzo... brzydko mówiąc, jaram tym wszystkim i jak one widzą, że ja się tak cieszę, to one też się napędzają i mam takich, wiecie, takich napędzaczy entuzjazmu, na przykład moja Michalina jest taka, że jak ona widzi, że ja się cieszę, to ona autentycznie też to przejmuje i wtedy z wielkim zaciekawieniem też to wszystko wykonuje. Technikę do... No wiecie co, czasem sobie myślę, że mogłabym właśnie takie zajęcia makerskie, takie steamowe prowadzić w szkole, bo to jest naprawdę coś, co mnie bardzo pociąga i bardzo mi się podoba. No więc słuchajcie, takie robale można wykonać samemu. I właśnie w tym celu można... Aha, jeszcze Wam nie pokazałam, słuchajcie, bo jest jeszcze taka fajna zabawa, że na te robale można posadzić na przykład ludziki Lego. I jak się posadzi ludziki Lego, no to wtedy też jest zabawa, bo są wyścigi, prawda?
I można by było nawet, wiecie, przygotować jakieś tory i po prostu puścić po tym torze i zrobić jakieś tylko dwie małe takie wypustki i mierzyć czas, który robot jako pierwszy dotrze do mety, więc takie jakieś dodatkowe elementy typu ludziki Lego na tym są na pewno bardzo fajne. No i słuchajcie, no oczywiście przecież można to zrobić samemu, bo to jest bardzo prosta konstrukcja. Potrzebujemy czegoś, co ma jakieś takie włoski, które są w miarę elastyczne. Potrzebujemy silniczka wibracyjnego i potrzebujemy baterii. Oczywiście tutaj w tym robalu jest włącznik, więc to też jeszcze można by było sobie dołączyć, ale taką najprostszą konstrukcją będzie po prostu, uwaga, szczoteczka, a używam mojej strzałeczki, szczoteczka, której trzeba oczywiście uciąć rączkę. Następnie będzie nam potrzebny mały silniczek wibracyjny. Zobaczcie, tak wygląda silniczek wibracyjny. On jest dosyć duży. Pokażę Wam taki mniejszy. Gdzieś tu był. Się wredny schował. Dobra, mam. Są takie całkiem malutkie, które mieszkają w naszych, już mówię flo zaraz, są takie małe silniczki, które mieszkają w naszych telefonach komórkowych, tylko nie rozbierajcie swojego telefonu, bo przestanie wam wibrować. Możecie pójść do takiego komisu z telefonami i tam zapytać, bo jak oni naprawiają tam te telefony, to czasami mają gdzieś na zbyciu, bo ta wibracja się psuje, albo wymieniają, albo mają po prostu w zapasie jakieś stare telefony i czasem to po prostu wymontowują. I ja w pierwszym rzucie oczywiście takie silniczki właśnie wibracyjne sobie zorganizowałam od znajomego, który ma taki komis, ale uwaga, można je nabyć. No jest strzałka, oczywiście mam. Można je nabyć w sklepie, nie wiem, czy mogę, w sumie reklama sklepu, ale tam jest naprawdę wszystko. Firma Botland, jest to taki sklep internetowy. Ja tam ostatnio trochę zaszalałam, niestety, podobnie jak na Pinterest i Scratch Ad, bo mnie tam po prostu, wiecie, wciąga. No i tam nabyłam te silniczki, taki silniczek mały to wydatek rzędu od chyba 3,50 do oczywiście 12 zł, ale można kupić takie najtańsze. Te, które ja tutaj mam, to one chyba kosztowały jakieś 3-4 zł, naprawdę to nie jest duży wydatek. Musicie tylko pamiętać, że silniczek wibracyjny musi mieć takie końcóweczki w postaci kabelków, bo wtedy łatwiej jest go przymocować do baterii. Przepraszam Was bardzo, ale mnie alergia atakuje. No więc potrzebne są takie końcóweczki, takie druciki, które wystają. Oczywiście, jak ich nie ma przy takich silniczkach, które dostaniecie od Pana w sklepie, no to trzeba by było pomyśleć o przylutowaniu ich, nie? I to już w tym momencie jest potrzebna lutownica. Ale jeżeli dostaniecie takie właśnie z kabelkami, to spokojnie można je sobie tutaj przymocować. No i teraz tak. A, no i jeszcze czego potrzebujemy? Potrzebujemy oczywiście baterii. Te silniczki są 3-woltowe, więc potrzebna jest nam też taka bateria 3-woltowa. O, zobaczcie. Ja kupuję to gdzieś też w jakimś takim sklepie, wiecie, typu KiK, jakieś tam sklepy takie chińskie i te baterie tam nie kosztują dużo, więc bardzo Was przepraszam. Najmocniej przepraszam. 3-woltowe baterie, 3-woltowy silniczek i szczoteczka. No i teraz jak to wszystko połączyć? Popatrzcie. Z jednej strony do baterii przyczepiłam taśmą taką przewodzącą jeden kabelek i z drugiej strony trzeba będzie przymocować drugi, ale to zrobię za chwilę, bo jak już teraz przymocuję, to ten silniczek będzie już mi tutaj wibrował i ciężko to będzie zamontować. Szaleje, szaleje. Czekajcie, odczepię. Dobra. No więc tak, mam już taką konstrukcję. Z jednej strony kabel przyczepiony, z drugiej dopiero będzie za chwilę. I teraz
To wszystko muszę przyczepić sobie do szczoteczki. Najlepiej, jeżeli zrobicie to taśmą dwustronnie klejącą, i teraz widzę właśnie, że gdzieś sobie ją też schowałam. Wiecie co, ja ostatnio sprzątałam w pokoju. Jak ja sprzątam mój pokój, to potem, o mam, dobra, to potem nic nie mogę znaleźć. Na przykład dzisiaj nie mogłam znaleźć kubeczków plastikowych, które dzisiaj były mi potrzebne, no i nie znalazłam, ale sobie oczywiście zorganizowałam coś innego. No więc potrzebujemy taśmę dwustronnie klejącą. Już Wam tutaj pokazuję, jak to wygląda. O, popatrzcie. Przyklejam taśmę klejącą do góry szczoteczki. Odklejam ją, to znaczy odklejam tą wierzchnią część. Op. Jak się człowiek spieszy, to wiecie, nie? Dobra. Mamy to. Okej, okay, tu jest taśma i teraz te baterie przyklejam sobie, o, tu. I tak samo przyklejam sobie ten silniczek. Op. No i doczepiam sobie, uwaga, jak doczepicie sobie jeszcze diodę, tak? Jak sobie doczepicie diodę, czekajcie, bo ja tutaj niektóre mam już takie jakieś chyba wypalone te diody, o. Jak sobie doczepicie diody, to będziecie mieli robala z oczami świecącymi. Czekajcie. Teraz tak, popatrzcie tu. O, przyczepiamy. Kurczę, w powietrzu to nie jest takie proste. No i jeszcze muszę sobie tutaj jednym kawałkiem przykleić. Przykleić tę diodę, żeby ona świeciła. Dobra. Co mamy łapać żywe, Mariola? Robale? Dobra. I teraz tak, wiecie co, tutaj mi się to nie, coś nie styka. No właśnie, tutaj ten spód się teraz trochę odkleił. No i czemu to się teraz nie świeci? Nie. Dlaczego to teraz nie wibruje? No super. Jak przed chwilą wibrowało, poczekajcie, wezmę drugą szczoteczkę. O, dobra. Dobra, mam. I teraz patrzcie. Tu, ciach. O, widzicie? I taki robal ze szczoteczki funkcjonuje tak samo. No wiesz, że się. Ta bateria już się też wyczerpała. No. Aha, wiem co. Wiecie co, tu się zawinął klej na ciepło, bo ja tutaj coś kleiłam i się tutaj wkręcił ten silniczek i on się teraz nie chce tutaj obracać. Tutaj musi to dobrze dociśnięte. O, no i teraz nie chce, no. Dziadostwo. Wiecie co, no to tak jest zawsze, że jak człowiek chce bardzo i chce pokazać. Tutaj mi się. O. No jak docisnę, to wibruje. Jak docisnę, to wibruje. Jak nie docisnę, to nie wibruje. I nie wiem, dlaczego teraz mi to tutaj nie jeździ. Ten tutaj skończył żywot, bo bateria, bo ten już był wykorzystywany w szkole. W każdym razie to na pewno, zresztą widzieliście przez chwilę, trzeba to po prostu zrobić na spokojnie, a nie na szybko, jak ja teraz chcę, żebyście tutaj po prostu to widzieli. Rach, ciach, już. Trzeba to dobrze przykleić, no i oczywiście jeszcze dołożyć do tego diody, tak żeby nam tutaj one, te roboty świeciły, o, i będą miały takie fajne oczy i te szczoteczkowe roboty będą Wam tutaj sobie chodziły po tych tunelach, które zrobicie, tak? Można też zamiast szczoteczki taką konstrukcję wykorzystać, zaraz Wam pokażę na czym, tylko muszę tego robota mojego zabrać stąd. Można sobie wykorzystać to, patrzcie, 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 poczekajcie. Aha, już mam bałagan. Dobra. Potrzebujemy spinacze biurowe, potrzebujemy kartkę,
No i ten silniczek wibracyjny z baterią. I teraz patrzcie. Z tej kartki składam najpierw taką okrągłą rurkę, a potem tutaj przyginam tak, żeby powstało coś takiego. Poczekajcie. O, hop, widzicie? Tak. I teraz tak. Do tego tutaj muszę mieć, oczywiście potrzebny jest klej na ciepło. Do tego muszę przykleić moje spinacze, które będą nóżkami. O, dobra, jeden i za chwilę drugi. Przyklejam. Ciach. Dobra. O. Ja specjalnie tego nie robiłam, bo chciałam, żebyście zobaczyli, że to można bardzo prosto zrobić. Tylko to teraz musi wyschnąć. Dmuchajcie, żeby mi to tutaj wyschło. O. Jak się domyślacie, to na tych nóżkach będzie stało. Widzicie? Tu w środku będzie ta bateria z tym silniczkiem i jak to będzie wibrowało, to będzie sobie tutaj ładnie jeździło. O, teraz mój silniczek wibruje. Poczekajcie, gdzie ja mam teraz tą taśmę? No, jestem mega bałaganiarzem. O, tak. Zaraz wam pokażę, tylko to przykleję oczywiście. Dobra. Op. Dobra, chodź tutaj, robocie. Tak. I tutaj zobaczcie, o, tu już siedzi w środku mój, widzicie, mechanizm. Teraz ja go tutaj przykleję jeszcze, żeby mi się tu ładnie zrobił z tego robot. O. Popatrzcie, tutaj mam, o widzicie, w środku jest silniczek. Dobra. I teraz trzeba to po prostu, aha, teraz przestał wibrować, jak ja go położyłam na ziemię. No wredne to jest, wiecie? Ale mega, dobra, uwaga. Dobra, już wam pokazuję. No. No nie przywracaj się. Widzicie? I taka żabka, czy to co to będzie, co to zrobicie? To sobie tutaj chodzi fajnie. O, spaceruje. No dobra, robienie tego, wiecie, na wizji nie jest najlepszym pomysłem, bo to wszystko jest takie. A, czyli sobie tam spaceruję, nie? Dobra, więc można zrobić sobie tego typu zabawkę właśnie, wykorzystując waszą wyobraźnię, baterię i oczywiście silniczek, ale teraz uwaga, jeszcze ten webinar nie trwa 4 godziny, nie Monika, ten nie. Słuchajcie, ja się przełączę tylko na mój ekran i pokażę wam, jak to wygląda. Jak to wygląda na Pinterestie. Op. Jak wpiszecie sobie Hexabug Activities albo Hexabug Maze, to wtedy możecie znaleźć całą masę pomysłów i aktywności, które wykonacie właśnie przy pomocy takich silniczków. Zobaczcie, na przykład można zrobić takiego małego robocika pająka i teraz będziemy potrzebować oczywiście wyciorków, na których, czyli takich tych łapek, wiecie, na których ten, zobaczcie, ten robot będzie się poruszał. Trzeba je odpowiednio wygiąć. Do tego koreczka na górze trzeba będzie przykleić po prostu no, taśmę dwustronnie klejącą, dokleić tam naszą, już wiecie co, bo ja to robię,
szybko, dokleić tam naszą baterię z tym silniczkiem i super fajna zabawa, oczywiście gwarantowana. Czy to będą na przykład tak, jak teraz przed chwilą widzieliście to na tych spinaczach, czy też jakieś takie właśnie robociki z rurek, Boże, z rurek do picia, słomek, czy jakichś tam innych materiałów, to wszystko znajdziecie na Pinterestie. To się nazywa na przykład jakiś vibrating robots, albo właśnie jak wpiszecie hexabug, to znajdziecie trochę tych pomysłów właśnie pod tym hasłem. Tak więc na pewno uda wam się znaleźć. Słuchajcie, a teraz mi tutaj nie wibruje, kurde, jak trzymam w ręce, to wibruje. A jak on, to trzeba po prostu mocno dokleić. Się chyba tutaj już ten kabel od tego robota wykończył. W każdym razie, zobaczcie, ile jest fajnych aktywności. O, tutaj macie te szczoteczkowe, jak doczepicie oczy, tak, to będą bardzo fajne robociki. O, tu jakieś takie całkiem małe, na jakichś takich szpileczkach, więc tego jest bardzo, bardzo dużo. Ja mam u siebie na Pinterestie taką tablicę Hexabug Activities, więc możecie zajrzeć i podejrzeć, co tam już zdążyłam właśnie sobie przypiąć. O, tutaj te wszystkie labirynty, które oglądałyśmy z dziewczynami, a potem wykonywałyśmy swoje własne. Tutaj oczywiście też pomysł wykonania tego ze szczoteczki. Tak więc polecam bardzo, szczególnie Pinterest jako takie miejsce do inspiracji. Dobra, wracam do Was tutaj i zatrzymuję dzielenie ekranu. Wracam do naszej prezentacji. Aha, dobra, super. I teraz tak, słuchajcie, oczywiście działamy. Działamy dalej, tak jak mówiłam, zobaczcie, tu można zrobić sobie takiego pająka, tak? I teraz potrzebujemy tylko tutaj doczepić mu tę wibrującą machinę. I taki robot pająk będzie nam się tutaj przemieszczał, więc to jest bardzo fajne, bo to tylko wiecie, to jest fajne na takie właśnie zajęcia, jakieś takie typu albo zetpety, albo jakieś kółko, albo jakiś taki po prostu czas luźniejszy, bo to 45 minut często to jest mało i ja bardzo ubolewam, że czasem naprawdę nie mam czasu na to, żeby się z tymi dzieciakami bawić, tymi wszystkimi. No nie wibruje mi, no dziadostwo, nie chcę wibrować. Muszę nad tym. O, zaczęło, uwaga. Dobra, czekajcie, to może Wam jednak pokażę. Może jak mi się uda go położyć tak, żeby. No, ciekawe, czy będzie. A, jest, dobre, patrzcie. Musiałby mieć jakąś tam większą powierzchnię, prawda? O. I można arachnofobię też, kochani, leczyć. Więc jeżeli ktoś by. O, bo on się tutaj oderwał. On musi być przyczepiony. Ten silniczek nie może być w powietrzu. On musi być doczepiony do tego korka. Bo widzicie, jak nie jest doczepiony, to on sam po prostu lata tutaj sobie i nie wprawia w ruch tego. Tego całego pająka, tak? A w momencie, kiedy tutaj sobie doczepimy, to ten pająk nam spaceruje, tak? Jak sobie doczepimy jeszcze jakieś oczy, wiecie, to będzie cała masa po prostu śmiechu, przyjemności i kreatywnego działania. No dobra. To mamy roboty, które możemy zrobić właśnie ze szczoteczki. One będą, dokładnie, lato z robalami. One będą na przykład służyły nam do przeprowadzenia jakichś wyścigów. Będziemy sobie mierzyć czas, porównywać, więc jakaś matematyka tutaj w to wejdzie. Kreatywne to będzie, bo będą tworzyli na przykład jakieś wymyślne konstrukcje. No i od razu już nam się robi fajna lekcja Steamowa. Pamiętacie, ja tydzień, 2 tygodnie temu mówiłam o tym Steamie i o tych zajęciach, że one łączą w sobie różne aktywności, taką inżynierię właśnie, czy technologię, sztukę, matematykę, więc to będzie na pewno bardzo fajne doświadczenie dla dzieciaków. Okej, to teraz pójdźmy krok dalej.
Znalazłam w internecie pomysł, że jak wykorzystać to, że ten jakby ten robot wibruje i wprawia w ruch przedmiot, do którego jest przyczepiony. No i tak na przykład, jak sobie zrobimy już taką porządną, wibrującą szczoteczkę, to możemy ją doczepić na przykład do jakiegoś kubeczka albo jakiegoś pudełeczka i jeżeli ta szczoteczka będzie wystarczająco mocno wibrowała, to wprawi nam w ruch ten koszyczek. Ja wykorzystam sobie te heksabagi i przyczepię tego heksabaga tutaj, zobaczcie, gumką. Czekajcie, tak go tutaj przyczepię. O, i zwykła gumka. Hop. O, przyczepiamy. I teraz zobaczcie, jak włączę, to ten mój kubeczek będzie się w jakiś sposób przemieszczał, tak? No dobra, to teraz tak. Gdzie znaleźć jeszcze taki wibrujący mechanizm, który można byłoby na przykład doczepić do czegoś? Oczywiście, taram, szczoteczka. Dzisiaj podkradłam synowi, tylko nie mogę jej popsuć, ponieważ nie umyję wtedy zębów wieczorem. Będzie zadowolony. No więc jeżeli włączymy, prawda, ona wibruje, wiadomo, więc tu już jest super mechanizm do tego, żeby wykorzystać to. I teraz uwaga, możemy oczywiście sobie postawić taką szczoteczkę i ona będzie się nam tutaj, no w sumie nie, ta się nie przemieszcza, ok, ale wiecie co, widziałam w necie coś takiego, że można i wtedy ta szczoteczka wibrując będzie nam wprawiała w ruch całość, o, widzicie? I wtedy będzie po prostu to rysowało, tak? Ja jeszcze tego nie próbowałam, bo znalazłam to wczoraj wieczorem, więc nie wiem, czy mi wyjdzie. Przed Wami będzie tu próba, ale próbowałam innego mechanizmu, więc za chwilę go też Wam pokażę. Na razie zrobimy tak, żeby to właśnie te szczoteczki, żeby ta szczoteczka nam tutaj pojeździła trochę z tymi mazakami. Muszę wziąć jeszcze jedną gumkę, o. Owijam to wszystko gumką i wiecie, tylko muszę teraz te mazaki rozmieścić tak mniej więcej po trzech stronach tej szczoteczki. To nie jest jakieś mega łatwe, ponieważ ta szczoteczka ma trochę niedobry kształt. Złą szczoteczkę kupiłam synowi do mycia zębów. Dobra, poczekajcie, włożę jeszcze jeden mazak. Bo wiecie, generalnie to musi być tak, że to musi być taka konstrukcja, żeby to stało, prawda? Żeby to stało sobie tutaj na tych mazakach, o. No i żeby oczywiście, kiedy włączymy, jeździło i rysowało. Dobra, zabieram teraz końcówki, spróbujemy to postawić. Słuchajcie, ja tylko na razie wyłączę tą szczoteczkę. Dobra, uwaga, popatrzcie. Przesuwam sobie te mazaczki tak, żeby one mi tutaj... Czy to w ogóle się uda, jak myślicie? O, nie. Nie, ponieważ widzicie, tutaj nie da się przesunąć tego mazaka, chociaż może. O, uwaga, uwaga. O, dobra. Patrzcie. Coś może z tego będzie. Coś może z tego będzie. Dobra, uwaga, to teraz będzie. No nie przesuwaj się, dziadu. Dobra. Patrzcie. O! Uwaga, dobra, stoi. To teraz spróbuję to włączyć. Mam nadzieję, że się nie przewróci. Przesuwa się? Nie przesuwa się. Wiecie co, chyba jest za ciężka ta szczoteczka. Za małe wibracje są tutaj. I ona się nie przesuwa. To znaczy, obaliliśmy mit z Pinterestu. Czyli coś, co było tam pokazane, niestety nam nie wyszło, ale na pewno wyjdzie, jeżeli to sobie doczepimy, to znaczy te mazaki doczepimy do więcej szczoteczek. No można na przykład więcej szczoteczek wypróbować, ale patrzcie, jak sobie przyczepimy mazaki do pudełka, to jestem więcej jak pewna, że one będą pisały. Tylko teraz, patrzcie, musielibyśmy to naprawdę mocno przymocować, bo podejrzewam, że ta jedna gumka nie wystarczy nam tutaj.
I trzeba by było teraz to bardziej przymocować do tego pudełka. Ja już tu widzę, że to mi nie wyjdzie tak dobrze. Można by było wykorzystać taśmę klejącą. Kocie, no przewraca się. Kurde, dobra. To robimy tak. Wiecie co? Przecież mam taśmę. I przecież mogę to ukleić. Dobra, to już Wam pokazuję, jak to będzie wyglądało. Patrzcie. Więc tak, bierzemy mazaczki, ciach i doklejamy sobie. O. Teraz włożymy tutaj jeszcze jeden. O. Teraz tu włożymy sobie jeszcze jeden. No. Okay. Tak. I jeszcze jeden tu i zaraz to będziemy oklejać. O, dobra. Mam nadzieję, że to się nie rozpadnie. Może taśma, ta papierowa nie jest najszczęśliwsza. Musiałaby być taka, wiecie, taśma. O kurde, mam taśmę izolacyjną przecież. To może taśmą izolacyjną by się to udało. Już zaaprysowałam, ale to nic. Czego się nie robi dla nauki. Słuchajcie. Dobra. O, taśmą izolacyjną będzie bosko, bo ona się naciąga. Tak. Chodźcie. Dobra. Ciach. Ciach. I teraz ucinamy. Hop. I zobaczcie, mamy już coś takiego. Tak. Teraz do tego musimy doczepić. Widzicie? Musimy doczepić. Dobra, moja strzałeczka. Musimy doczepić teraz tego na Hexabag. Okej. Okay. Przyczepię jeszcze jednego, bo być może, że ten jeden znowu będzie za mało wibrował. Gdzie jest ten drugi? O, jest tu. Z drugiej strony przyczepię drugiego. Dobra. Ciach. Okej. Okay. Dobra, chłopaki, jesteście teraz przyczepieni. Włączam was. Jeden i drugi. Ej, no weźże wibruj, człowieku. Znowu to za ciężkie jest. Patrzcie, znowu nie. Widzicie? Słabo się przesuwa. To wibruje, ale się nie przesuwa. I to, dobra, to teraz jest to dla nas nauka, że po prostu co? No potrzebujemy silniejszego, mocniejszego silnika. Zgadza się? Bo wiecie co, bo taką konstrukcję ja już też kiedyś testowałam z dzieciakami, ale też taką gotową, kupioną w sklepie, to był taki bas gracz, którego kupiłam w Centrum Nauki Kopernik. I to było po prostu do złożenia. Tutaj też jest po prostu silnik. Tutaj jest miejsce na baterię, no i są takie wypustki do wkładania mazaków i jak się oczywiście go włączy, to on jeździ. Poczekajcie, tu gdzieś miałam baterię. Zaraz to przetestujemy. Tylko tutaj pewnie te mazaki, bo ja to przyniosłam z klasy i to leżało gdzieś tam w szafie. Te mazaki mogą być wypisane, ale zaraz włączę. Dobra. A nie, dobra, coś tam piszą. Czekajcie, hop. O. Dobra, zobaczcie, jeździ i rysuje. Nie wiem, czy widzicie, a widzicie, dobra. Okej, okay, widzicie? I teraz fajnie, bo można tutaj te pisaki też ustawiać w różnym kierunku, w różnym nachyleniu, więc w tym momencie one też będą nam w jakiś tam określony sposób, o tak nie, bo się zapierają. O, ale na przykład w ten sposób. A, być może tam u mnie też te pisaki przed chwilą w tej konstrukcji były źle umocowane, prawda? Widzicie? I to sobie tutaj jeździ. Hop, 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 hop. O, tak? Dobra. Czyli potrzebujemy. Dobra. Aha, daj układ tylko na siebie. Dobra, Boże, Marta, gdzie ja to mogę dać? Poczekaj, w ustawieniach, okej, okay, tak,
Dobra, super. A, teraz widać. Dobra, już widzę. A, Tiger ma też to, coś takiego. No właśnie. A może właśnie, a może ja to kupiłam w Tigerze. Już nie pamiętam. W każdym razie gdzieś to tam kupiłam, ale największa frajda jest, kiedy dzieciaki same zrobią takiego bazgracza. No i teraz uwaga, skoro taki mały silniczek w tym robalu, który tutaj jest, nie sprosta naszym oczekiwaniom, te na pewno też będą za słabe, bo jak widzicie, one są malutkie i mają małą moc. No to uwaga, musimy wyciągnąć jakiś większy kaliber. Uwaga, taram! Mam jeszcze taki silnik. Tak, to jest silnik taki duży, tylko poczekajcie, gdzie ja tu mam opakowanie od niego, żebym ja wam mogła powiedzieć, jaką on ma moc, bo on ma taką dosyć dużą moc. Był chyba 3 do 6 voltów. Ale on miał tam jeszcze, wiecie, te obroty takie całe, tylko kurczę, gdzieś zgubiłam to opakowanie. Ten silnik od czego? Nie wymontowałam go z samochodu, ani z żadnych tych urządzeń kuchennych, tudzież domowych. Więc bardzo proszę sobie obrażać, kupiłam go w sklepie. Tak, taki właśnie jeden silnik. I teraz słuchajcie, do tego będzie potrzebny nam jeszcze, będą potrzebne baterie. I można wykorzystać te same baterie tak, że plus połączyć z plusem, minus z minusem, przyp, ale można też w takim sklepie. Można w sklepie znaleźć taką, ja nie wiem, to się chyba oprawka nazywa na baterie, popatrzcie. To znajdziecie też, uwaga, uwaga, w zabawkach waszych dzieci. Więc jak macie tam w tych zabawkach jakiś samochodzik, który jeździ i hałasuje i wydaje różne durne dźwięki, to wiecie, co trzeba zrobić. Trzeba wymontować tę oprawkę i przestanie jeździć. A wy będziecie mieć super bas gracza, no i oczywiście potrzebny jest taki trochę większy silnik. Uwaga, takie silniki też można właśnie w tych durnych zabawkach znaleźć. Przepraszam za wyrażenie, ale one naprawdę są ogłupiające, bo one nie dość, że po prostu jeżdżą, to jeszcze hałasują. Nie wiem, czy kojarzycie takie pieski te szczekające na różnych imprezach miejskich. To jest po prostu w ogóle jakaś pomyłka. Ale można sobie takiego pieska szczekającego kupić tylko dlatego, żeby mieć silnik. Chociaż ten silnik kosztował chyba jakieś 8 zł. Naprawdę to nie jest dużo. Ty, Monika, sprawdź, bo może jednak Maciej gdzieś tam w szufladzie ma jakąś taką zabawkę, więc być może taki silnik wymontujesz. No więc potrzebujemy silniczka, potrzebujemy oprawki, potrzebujemy dwóch baterii. I teraz będziemy potrzebować jakiegoś właśnie kubka, najlepiej kubek, to musi być taki kubek plastikowy. Oczywiście ja sobie posprzątałam i nie wiem, gdzie dałam kubki zielone plastikowe. Gdyby ktoś wiedział, komuś może na czacie pisałam albo na Messengerze i wie, to niech mi powie, bo ja nie wiem, gdzie to po prostu włożyłam. No więc musimy mieć coś w miarę lekkiego. Tak, o właśnie, elektrośmieci. To jest też dobry sposób na wymontowanie, wiecie, w tych na przykład, mówcie, w blenderach są, ale tam są już duże silniki. W takich na przykład, ja ostatnio widziałam u mojego syna taki wiatraczek na baterie, to był taki, nie wiem, jakiś długopis z wiatraczkiem na końcu i tam baterie się wkładały i to niby tam chłodziło, wiecie, pisze, pisze, pisze i się chłodzi. Więc tam też na pewno jest taki silniczek, który można. W lodówce nie. O właśnie, kurde, przecież tam mam jogurty naturalne. Mogłam zjeść i miałabym taki kubek. No nie pomyślałam. Dziękuję, Jacuś. Będziesz to jednak, muszę zawsze do ciebie dzwonić przed webinarem. No i teraz patrzcie. Muszę doczepić do tego ten mój silnik. Ja go tu sobie przykleję. Jeżeli macie trochę cierpliwości, żeby słuchać mojego gadania, to ja to tu spróbuję zaraz wszystko przymocować. Ciach, dobra, spróbuję jeszcze raz. Mam tu taśmy dużo izolacyjnej, więc wypróbuję.
Obciążenie na ten wirnik. Co to znaczy? Taki, aha, żeby. Tak, tutaj, tu, ja wiem. Takie. Musi tu być tak jak właśnie w tym urządzeniu, coś, co się obracało i wtedy to wprawiało w ruch. Tak, o tym też pomyślałam właśnie, ale to za chwilę. Dobra, teraz moja oprawka. Wkładam baterię. Okej. Gdzie kupiłam silnik? Mariola, kupiłam go też w Botlandzie. To jest silnik z Botlandu. Tak. Więc tam, jak wejdziecie na silniczki wibrujące, to jest tego naprawdę cała masa. Dobra, więc teraz tak, przyczepiam moją. Poczekajcie, dam wam tutaj niżej, żebyście widzieli, co robię. Ja się już cała popisałam, ale to nic. Ciach. Odklejam taśmę dwustronnie klejącą. Teraz przyczepiam tutaj sobie tę oprawkę i ja myślę, że jeszcze ją sobie tutaj taśmą izolacyjną jakoś okleję, żeby mi się to tutaj wszystko trzymało. Nie wiem, czy to nie będzie za ciężkie, no ale ten silnik jest w miarę mocny i duży, więc być może jednak tym razem się uda. Hop, dobra, oklejam to. Ciach. Dobra. I teraz tak, teraz muszę, już mam tutaj, widzicie, to wygląda trochę jak bomba, co nie? Teraz muszę to po prostu połączyć z moim silnikiem, czyli te kable muszę tutaj zaczepić. One mają te zaczepy. O, wow, jest, dobra. Oh yeah. Dobra. Nie wiem, czy słyszycie, pewnie nie, ale to już tutaj mi się obraca, tylko że to nie wibruje, widzicie? Bo tutaj, tu się obraca ten silniczek, ja wam nawet pokażę, o. O, widzicie? Hop, i teraz się porusza. Ta-dam! Okej. Odłączę to na chwilę, żeby przestało wibrować. Widzicie, doczepiłam tutaj klamerkę. Mogę doczepić dwie klamerki, wtedy będzie większe, takie właśnie, jak to Dawid nazwał, ten obciążnik, tak? To musi być zaciśnięte tutaj na tym bolcu. I teraz. Dobra, moment. O, widzicie? A, teraz to on jeździ nieźle. No dobra, to już mamy. I tu by się ten włącznik przydał. Wiecie co? Nieraz są takie oprawki z włącznikiem. Można kupić taką oprawkę z włącznikiem od razu, więc tu by było fajnie, gdyby ten włącznik był, żeby nie trzeba było tego kabla odczepiać. No i teraz co? No i teraz do tego, o właśnie, do tego kubeczka musimy doczepić sobie flamastry. Dobra, biorę szybko flamastry i doklejam je tutaj taśmą izolacyjną. Hop. Doczepiam. Tutaj mogę to zaczepić również o tę moją oprawkę na baterię. Dobra. Ciach. Tak. I w ten sposób muszę też jeszcze te cztery. Czekajcie, wezmę tutaj te flamastry, które miałam we wcześniejszej konstrukcji. Tylko muszę je pozatykać na razie, bo już sobie tutaj wszystko pobrudzę za chwilę. Okay. Tutaj nie mogę za blisko tego, no wiecie, to kurde, teraz jest to kwestia do przemyślenia, jak to skonstruować, żeby mi tutaj teraz te obracające się klamerki nie zawadzały o flamaster. Więc muszę to teraz przemyśleć trochę, jak to pomocować. Ja myślę, że z pierwszakami to tego nie zrobimy, ale z drugoklasistami, takimi sprawniejszymi, a już trzeciakami na pewno, więc takie starsze dzieciaki też sobie świetnie poradzą. Dobra. Co mi się tu urwało? Nic się nie urwało. No i jeszcze jeden flamaster potrzebuję. Gdzieś go tutaj przyczepię chyba, ale tego nakleiłam.
Dobra. Ja Wam pokażę za chwilę link w ogóle do opisu takiego bazgaraczka. To jest w ogóle generalnie bardzo ciężkie, powiem Wam szczerze. No i to właśnie, to mi się będzie przewracało, bo ja tutaj potrzebuję jeszcze jeden mazak. O, tu. Nie? Żeby mi się to tutaj nie przewracało. Ciach. No i teraz tutaj to wszystko owijam taśmą szczelnie. Zaraz zobaczymy, czy to w ogóle będzie działało. Nie wiem. Być może teraz już jest to tak ciężkie, że ten obciążnik na przykład w postaci tych klamerek tutaj nie będzie. Okej, tu pokazuję już. O, widzicie? Tak mniej więcej wygląda moja konstrukcja. Dobra, spróbujemy, odczepimy sobie teraz. Odczepimy sobie teraz tutaj. O. Dobra, tutaj to jest. No i teraz muszę tu przyczepić. Zaraz zobaczymy, czy to jeździ. A, pewnie, że jeździ. Proszę bardzo, jak pięknie, widzicie? Jeszcze nawet się obraca i kółeczka nam tutaj. O, ciach. I to jest, słuchajcie, mega frajda dla dzieciaków. Bo im się to naprawdę bardzo spodoba i na pewno będą później mogły wymyślać na przykład, jak mogłyby jeszcze inaczej wyglądać. I tylko trzeba uprzedzić rodziców, że oczywiście jak przyjdą do domu, to będą rozbierać zabawki i będą szukać silniczków wibracyjnych, więc taka to właśnie tutaj zabawa. Dobra, ała, odczepiam. Mnie tutaj te klamerki zaatakowały. Okej. No brawo, właśnie. Z włącznikiem są w zestawach z małymi lampkami LED-owymi. No pięknie, słuchajcie, tam w ogóle ten sklep Botland można sobie przejrzeć, bo tam jest barbiczów. Ja ostatnio też w Helionie sobie nabyłam książkę taką w e-booku. Mały elektronik i projekty takie dla małych majsterkowiczów. I tam właśnie też jest dużo takich akcji z wykorzystaniem silniczków, różne jakieś diody i tak dalej, więc. Rafał, wiesz co, ja myślę, że tutaj samo dziecko tego nie zbuduje. Najlepiej posadzić chyba w jakichś dwóch, trzech trzyosobowych grupach, bo wtedy oni przede wszystkim ze sobą współpracują. Wiesz, jeden gdzieś tam coś przytrzyma, drugi przyczepi, jeden będzie tam na przykład go w jakiś sposób upiększał i tak dalej. Tu akurat wykorzystaliśmy taśmę, ale można na przykład wykorzystać jakieś koszyczki, które będą miały otwory, tak jak ja tutaj wcześniej wykorzystałam taki koszyczek. I na przykład do tych koszyczków można przywiązywać sznureczkami te flamastry, więc tutaj będzie roboty, więc jeden uczeń tego na pewno sam nie zrobi, a zwłaszcza taki, wiecie, drugo czy trzecioklasista, tak? To w tym momencie niestety nam to się nie uda. Ale jeżeli na przykład posadzicie dwie, trzy osoby razem, to na pewno będzie to fajna współpraca. Popatrzcie, jeszcze można na przykład im doczepić tutaj jakieś, wiecie, ja już tu nie mówię, że. Bo to nie wygląda jakoś tam szczególnie fajnie. To na razie jest taka pierwsza konstrukcja, którą można z dzieciakami wykonać. Potem można pomyśleć o tym, żeby to wyglądało jakoś bardziej estetycznie, żeby to wykonać tak, żeby to miało wygląd jakiegoś takiego robocika. Ja pomyślałam sobie, że na przykład gdyby przyczepić takie małe no, dzwoneczki, to jeszcze oprócz tego, że będzie tutaj nam jeździło, wibrowało, to oczywiście jeszcze będzie wydawało takie różne dźwięki. Jak podoczepiamy sobie, wiecie, jakieś oczy na przykład, tak, to wtedy ten nasz robot już przybierze postać właśnie jakiegoś takiej fajnej postaci. Na przykład fajne widziałam też w internecie i to też można by było wykorzystać. Jest taki robot, którego można zrobić z płyty CD. Zobaczcie, ja tu przykleiłam taką kulkę. I ta kulka powoduje, że zobaczcie, że ta płyta nie stoi równo, tak? Ona gdzieś tutaj się po prostu przechyla. I teraz, gdybyśmy całe to urządzenie, to znaczy urządzenie, silniczek razem z tymi bateriami położyli tutaj na tej płytce, albo na przykład silniczek w środku, przyłożyli to takim jakimś kubeczkiem,
i przykleili tutaj sobie na przykład oczy, o, popatrzcie, to już mielibyśmy jakiegoś takiego śmiesznego, o, robocika, tak? Tu na górze mogłaby być ta oprawka z bateriami. No i to też jakby, wiecie, jakby wibrowało, to po prostu gdzieś tutaj by się to przemieszczało i taki przemieszczający, on oczywiście by nie rysował, ale przemieszczałby się ten robot. To też jest fajny pomysł, fajna zabawka. Przede wszystkim do wszelkich kubków, pojemników, do których doczepimy sobie właśnie flamastry. Może to być na przykład jakiś kubek ze Starbucksa stary, czy też właśnie, tak jak widzieliście, jakieś małe takie pojemniczki. Mogą to być na przykład butelki plastikowe i do tego też można doczepiać. Tak naprawdę to można by było w zasadzie wziąć, też widziałam taką konstrukcję, że można wziąć po prostu trzy flamastry i teraz trochę plasteliny. I teraz tę plastelinę sobie tutaj w środek włożyć tak, żeby te flamastry się do tego przykleiły. O. I do tego właśnie przyczepić mały silniczek wibracyjny z baterią i ta konstrukcja, taki wiecie, taki trójnóg, jeszcze tu można oczywiście to z... obwiązać gumką i taki trójnóg.
A, jestem. Przepraszam Was bardzo, ale mnie wyrzuciło, ktoś mi tutaj zabrał internet. No więc wiecie co, na czym ja to skończyłam? Okej, okay. Więc tak, mamy małe robotki. Zaczęliśmy od takich robali wibrujących, potem zrobiliśmy sobie te roboty, takie robale ze szczoteczki i z silniczków, pomysły na wygląd, jakby inny wygląd znajdziemy na Pinterestie. Mogą to być na przykład jakieś pająki albo jakieś takie na robalki łażące na nogach w kształcie spinaczy. Można oczywiście wykorzystać te silniczki do tego, żeby doczepić jakieś małe mazaczki i one wtedy będą nam jeździły. Natomiast robal wlazł i kable przygryzł. Może tak być, Witek, kto wie, kto wie. Ale najfajniejszą zabawą jest właśnie, kiedy wykorzystamy jakiś taki większy silnik wibracyjny, do tego oprawkę z bateriami, kubek, do którego przyczepimy flamastry. Ozdobimy, okleimy i będzie taki jeżdżący robot. Słuchajcie, to jest w zasadzie taki fajny wstęp do tego. Ja przełączę się jednak na chwilę na prezentację. Dobra, jestem teraz tu z boku. To jest taki fajny wstęp do tego, żeby zrobić takie zajęcia na przykład właśnie z prawdziwymi robotami, bo tak jak widzicie, oczywiście dzieciaki po jakimś czasie, no od razu się zorientują, ale po jakimś czasie będzie dla nich to trochę niewygodne, że ten robot im ucieka gdzieś poza kartkę, prawda, pomyluje wam podłogę, nie będzie jechał tam, gdzie dzieciaki chcą, więc tutaj jakby fajny taki wstęp do tego, że można właśnie wykorzystać tego robota, którego da się zaprogramować i w tym momencie on mógłby dla nas narysować coś, co my już konkretnie chcemy. Ja rok temu z moimi pierwszakami, kiedy poznawaliśmy literki, wykorzystywałam roboty Dasze, przyczepiliśmy mu flamaster i w aplikacji Path na początek rysowaliśmy kształty, które on mógł narysować. Potem próbowaliśmy trochę programować w Blockly, ale Blockly jeszcze było dla nich trochę za trudne, oni jeszcze też, no dawaliśmy jakoś tam radę. I wtedy można bardziej jakby już jakby zawiadamiać tym robotem i bardziej precyzyjnie wskazywać mu informacje, żeby on to na przykład narysował, co my chcemy. Tylko że Dash niestety, akurat ten robot ma tak, że on swój środek, ten wiecie, środek według oś, według której się obraca, ma równiutko tam, gdzie ma na głowie i tak na wskroś. Czyli tam trzeba by było umieścić pisak, żeby on mógł narysować na przykład kwadrat, bo w momencie, kiedy ma przyczepiony pisak tu, o właśnie, to popatrzcie, on tak jadąc, to on tak rysuje, ale potem jak się obraca, to on tą pupę swoją zarzuca i wtedy rysuje coś takiego, tak? No i potem znowu oczywiście może jechać i znowu rysuje takie półkole i tak dalej. Tak więc nie jest to zbyt doskonałe, ale już w jakiś sposób można pokazać, że właśnie możemy w tym momencie teraz zaprogramować robota i wtedy ten robot nam będzie rysował to, co my chcemy. Oczywiście frajdy było co niemiara, myśmy próbowali te pisaki mocować w różnych miejscach, też tu z przodu, a też do tych kulek w różnych miejscach mocowaliśmy, tak więc można na przykład z klocków Lego coś dobudować, bo one, wiecie, tutaj takie doczepiane elementy. Ale uwaga, powiem Wam o czymś, co widziałam ostatnio na webinarze. Byłam kiedyś, jakieś, nie wiem, 2, 3 tygodnie temu, na takim bardzo fajnym webinarze prowadzonym przez Wondera, czyli firmę, która wydaje dasze. I oni pokazywali, jak już jesteśmy przy rysowaniu, oni pokazywali taki zestaw do rysowania, taką nakładkę, wiecie, że Dash ma nakładkę
postaci dzwonków, w postaci spychacza, w postaci jakiejś wyrzutni, no to mają też coś takiego, co chcą, chyba już nawet wprowadzili, ale na razie na rynku amerykańskim, taką nakładkę, która pozwala rysować. To jest taka nakładka zakładana od dołu i tutaj jest ten flamaster. Pokażę Wam jeszcze jedno zdjęcie, mniej więcej jak to wygląda. O, widzicie, tu jest, to jest właśnie taki mechanizm, który przytrzymuje tutaj flamaster. On jest w różnych kolorach. I do tego oni jeszcze wydali jakieś karty zadaniowe. Te mazaki są suchościeralne, tak więc wymyślili też taką matę właściwie. No tak, taką matę, taką tablicę suchościeralną. Ona jest zwijana, ona jest magnetyczna, więc tutaj po tym może dasz rysować i oczywiście spokojnie można to potem powybierać. I wiecie co, to w kwietniu teraz ponoć już się na amerykańskim rynku miało pojawić. Oczywiście trochę minie czasu, zanim to się pojawi też u nas. Więc na razie jeszcze nie musicie sobie ostrzyć zębów. Ja sobie od razu już naostrzyłam, ale jak usłyszałam właśnie, że to kwiecień i Stany i dopiero potem gdzieś tam pójdzie na rynek europejski, nie wiadomo czy w ogóle, ale myślę, że tak, to byłby fajny, to byłaby fajna taka właśnie kontynuacja tych naszych działań. No i to tak właśnie mniej więcej wygląda. Ja Wam pokażę jeszcze jedno miejsce, gdzie możecie znaleźć, poczekajcie, ciach, ciach, ciach. Okej. Gdzie możecie znaleźć taki opis, jak wykonać takiego bazgracza? Wykonanie bazgracza opisał profesor Lech Mankiewicz. Więc poczekajcie. O jest. Jak wpiszecie sobie w Google bazgracz i wpiszecie Lech Mankiewicz, to znajdziecie tę stronę, ale ja już ją Wam tutaj wrzucam. Co to masz, można by wydrukować na drukarce 3D? Taki uchwyt na ten mazak, mówisz, tak? No tak, no można by było się pokusić, tylko to trzeba by było, wiesz, jakiś projekt opracować. No, słuchaj, Tomasz, działaj. Dobra, słuchajcie, w każdym razie ja Wam już tutaj wrzuciłam link. Musicie wejść, znaczy nie musicie, możecie wejść sobie w ten link i zobaczyć. Tam profesor Lech Mankiewicz opisał tę maszynę i maszynę właściwie do to urządzenie, nie wiem jak to nazwać, takiego robocika, bazgracza i właśnie też pokazał, że tutaj do tego wykorzystał w sumie nawet jedną baterię, taki silniczek 3-woltowy, sznurki i filtr plastikowy taki do kawy. I jest pokazane, co po kolei, krok po kroku, jak to wykonać, więc że można by było też zobaczyć coś tutaj na wzór. Tutaj było dosyć profesjonalnie, zobaczcie, tam zrobione otwory w tym filtrze, te pisaczki od dołu przyczepione, więc a cały mechanizm był na górze. Więc jeszcze później jest oczywiście film pokazany, jak to wygląda, tak więc na pewno według tej instrukcji będziecie mogli też popróbować w domu i wykonać potem to razem z dzieciakami. No tak, to kochani, to byłoby chyba na tyle. Mam nadzieję, że trochę inspiracji dzisiaj znowu dostaliście i skorzystacie, bo ja Wam powiem, że dla mnie to jest naprawdę świetna zabawa. Jeszcze jak się dzieciakom pokażę, to naprawdę to jest mega fajne zajęcia, bo przede wszystkim też rozmawiamy, poznajemy ich. Jeszcze nie, to już Ilona, tak dużo, ja w ogóle myślałam, że my się w ogóle dzisiaj nie zdążymy z tym wszystkim tutaj ogarnąć, bo jednak trochę tego było, ale udało nam się dosyć
fajnie z małą nawet przerwą przejść godzinkę z haczykiem. Słuchajcie, popróbujcie. To są fajne zajęcia z dzieciakami, na których one rozmawiają ze sobą. One się przede wszystkim wspierają, one współpracują. Tam się nie da pracować samemu, bo to jeden drugiemu musi przytrafić to tak. Nie, no to spróbujmy, tak? Ja zawsze mówię tak, nie ma złych pomysłów. Jeżeli ktoś powie, że słuchaj, zróbmy tak, to nie negujcie tego, tylko po prostu spróbujcie. Tak samo jak w Scratchu programujemy, to ja zawsze im mówię. Jeżeli oni na przykład podadzą jakiś pomysł, to ja nie mówię, że nie, 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 to jest złe rozwiązanie, czy tam może to się nie sprawdzi. Okej, spróbujmy, nie ma problemu. Tak samo tutaj. Bardzo się cieszę, że przyszliście dzisiaj tak licznie i że oglądaliście tutaj te moje wariacje i pokazy. Nie wszystko się oczywiście udało, niektóre widzicie, były rzeczy robione na prędce, więc do tego trzeba troszeczkę spokoju i czasu, więc tak jak mówię, te 45 minut nie zawsze wystarczy, ale jest to fajny pomysł. No ja wiem, że nie zawsze się musi udać. Poza tym to jak się nie udaje, to też nas uczy. Widzieliście, zrobiliśmy tego pierwszego robotka, gdzie tam te robale były za słabe, tak? Dokładnie. To nas nauczyło, że jednak ten silnik jest zbyt słaby, więc musimy wykorzystać coś mocniejszego, żeby nam poruszyło po prostu całą tą machinę. Tak więc to też jest fajna nauka dla dzieciaków. Ja też bardzo dziękuję, że byliście z nami. Zapraszamy Was na kolejnych makersów, którzy już niedługo, powiem Wam szczerze, że nie znam dokładnie daty, ale 24 to jest dzisiaj, prawda? No właśnie, 24 to jest dzisiaj, ale mamy chyba w maju makersów. Tak, uwaga, 15 maja mamy makersów następnych. Tak więc, aha, i wiecie co, ja już Wam powiem, co się przygotować, jeżeli będziecie chcieli działać z nami, oczywiście. Więc tak, przydałaby się nam taka taśma przewodząca prąd. O, ja sobie zamówiłam nowy, że tak powiem, zapas tej taśmy. Ona się nazywa taśma miedziana EMI z klejem. Taśma miedziana EMI z klejem. Tak, Monia, będzie certyfikat i pieczątki z ziemniaka. Za chwilę dam. I słuchajcie, też w Botlandzie kupiłam i to starcza na bardzo, bardzo długo. Więc jakbyście mogli sobie zorganizować taką taśmę miedzianą i uwaga, będą nam potrzebne również diody, różne diody. I kartki papieru. I pokażę Wam, jakie fajne rzeczy można właśnie wykonać z takiej taśmy miedzianej, diody i kartki papieru, więc będziemy się bawić tym już 15. No, kartki już są, tak, będzie przypominajka. Na pewno damy znać Wam wcześniej na fanpage'u mistrzów, na stronie mistrzów kodowania, czy na profilu facebookowym. To jeszcze co macie mieć? Taśmę przewodzącą, tą taśmę miedzianą z klejem, diody i kartki. Baterie, tak, baterie. Oczywiście, i baterie. No bo żeby dioda świeciła, to potrzebna jest bateria. To zresztą już 2 tygodnie temu, żeśmy sobie ustalili. Tak, baterie, diody, taśma przewodząca i kartki. I już Wam wrzucam certyfikat, poczekajcie sekundę. Tu gdzieś Krzysztof mi dzisiaj dostarczył. Już. Okej, mam tu Krzysztofa i zaraz poczekajcie, tylko muszę skopiować. Op. Strasznie, mam wolny dzisiaj internet. Dobra, uwaga, wrzucam zaświadczenia. Zaświadczenia działają tak, że trzeba wpisać imię, nazwisko, zaznaczyć, że się nie jest robotem, a następnie Apanasewicz, a następnie kliknąć wygeneruj. I jak Wam się wygeneruje to zaświadczenie, to kliknąć prawym przyciskiem myszy, zapisz grafikę jako, zapisujemy sobie i pobieramy na komputerze, a potem pięknie drukujemy i zanosimy do teczki. No dobra, bardzo się cieszę, że byliście. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za przybycie.
I co, do zobaczenia następnym razem. Jeszcze raz wrócę. No tak, jak jesteś robotem, to nie klikasz, Moni. Tak, właśnie. Jestem robotem. Tak. Dziękuję, Ula. Dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję, Weronika. Dziękuję wszystkim, którzy I love you too, którzy byli tutaj z nami. Bardzo mi miło Was niestety nie zobaczyć, ale wiem, że Wy tam jesteście i wiem, że siedzicie i każdego z Was prawie sobie wyobrażam, że siedzicie i oglądacie, a nawet może ktoś tam z nami działa. Jeżeli zrobicie, słuchajcie, roboty z dzieciakami, to oczywiście podzielcie się z nami swoimi wrażeniami, zdjęciami z zajęć. Możecie wrzucić na przykład na fanpage w komentarzach, albo możecie na przykład na laboratorium wstawić post i pokazać. Ostatnio Mateusz Łysek robił ze swoimi uczniami roboty z rolek, które robiliśmy 2 tygodnie temu i też im bardzo fajnie wyszło. A, jesteś Mateusz. Cześć, Mateusz. A, dopiero dotarłeś. No dobra, ale słuchaj, nie ma problemu, na pewno będzie nagranie. Także spokojnie, chwilę poczekasz na pewno i na pewno będziesz wiedział, o czym dzisiaj gadaliśmy. Tak, na pikniku rodzinnym. Właśnie, to jest też fajny pomysł, żeby zrobić to razem z rodzicami. Tak? Rodzice czasem też właśnie jacyś tatusiowie się ujawniają, tacy, wiecie, majsterkowicze, więc zapewne pomogą, także na pewno to będzie fajna okazja do pracowania. Masz już stare kompy. Okej, dobra. Wiecie co, klej na ciepło. Słuchajcie, te komputery na razie u mnie leżą, ponieważ moja lutownica wredna nie chce odlutować tych wszystkich części. Muszę chyba jakąś inną lutownicę sobie zorganizować, albo może ten komputer jest aż tak stary, że już ta cyna po prostu się nie chce, nie wiem, odlutować. Może to jakieś inne luty są, więc muszę pomyśleć, jak to odlutować inaczej. No dobra, okej, kochani, to zmykajcie teraz w poszukiwaniu zabawek, które mają różne silniczki wibracyjne. Mówię tu o pokoju dziecięcym. Nie rozkręcajcie oczywiście samochodów i niczego w garażach. Mężowi jakiś tam wiertarek też nie. Spróbujcie wygrzebać jakieś stare zabawki z dna szuflady, więc i być może, że uda Wam się taki silniczek gdzieś tam zdobyć. Jak macie baterię, to możecie już spróbować zadziałać. Tak więc do zobaczenia. Poczekam do lutego. Okej, okay, do lutego, Witja. Do zobaczenia 15 lutować. A, dobra, dobra, okej. Okay, no. Już jest 8:30. Ja już chyba muszę iść spać. Dzięki bardzo. Dziękuję, że byliście. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa, pa. Gaszę światło, liczę do 3 i zamykam nasz pokój. Do zobaczyska. Pa. Pa, pa. 3, 2, 1.